Kochani, tak pokrótce, bo postanowiłem być kontrowersyjny. Nie ja, życie postanowiło być kontrowersyjne, a chcę wam tylko przedstawić, że życie jest kontrowersyjne i wnioski, które nam w życie podaje, są zupełnie inne niż tego, co chcielibyśmy wyciągnąć. Bo byśmy chcieli wyciągnąć takie fajne wnioski, takie bardzo fajne, fajne wnioski, a życie nam podsuwa zupełnie inne, a logika nam podaje, że to są bardzo kontrowersyjne wnioski. I dlatego bardzo kontrowersyjny wniosek. Kochani, spotykam się niezwykle często, bardzo, bardzo często spotykam się z czymś takim, że ludzie, jak się ich zapytam, po co, w jakim celu zrobili dzieci lub dlaczego zrobili dzieci, to słyszę zazwyczaj pytanie z miłości, że oni dlatego robią dzieci, bo oni robią dzieci z miłości. I kochani, i to jest oczywiście powszechne, i to jest oczywiste, i to jest niepodważalne, że ludzie robią dzieci z miłości. I ja też przyznaję, że uważam, że taka jest prawda. Bo nawet jeżeli to jest wpadka, to ta wpadka powstała z miłości. To dziecko jest owocem ogromnej miłości mamusi do tatusia i tatusia do mamusi, do tego stopnia, że się kochali bardziej niż lubili środki antykoncepcyjne. I dlatego to dziecko powstało z miłości. Natomiast kochani, za każdym razem, kiedy słyszę, jak ktoś mi mówi, że dzieci zrobili z miłości, to się okazuje, że nie z miłości do dzieci zrobili te dzieci, bo nie można czegoś zrobić z miłości do czegoś, co nie istnieje. Dopiero można potem pokochać dziecko, które się zrobiło. Natomiast dzieci robi się z miłości albo do siebie samego, albo do siebie nawzajem. Jak się robią te dzieci to z miłości do siebie nawzajem, to wiadomo przecież, że najtrwalsza miłość jest w stanie wytrzymać nawet 3 lata. Wtedy można poprawić następnym dzieciakiem i w ten sposób nawet 6 lat może być miłość do dzieci. Lub z miłości do dzieci, jak trzecie dziecko, to nawet 9 lat miłości do dzieci. Kochani, dlatego was informuję. Mam nadzieję, że ktoś mi zaprzeczy i że nie powie, że nieprawda. On zrobił swoje dziecko z miłości do tego dziecka, którego nie znał. Czyli jak się nazywa miłość do czegoś, co nie istnieje? Ja równie dobrze mógłbym się zakochać w Kala Kuliambro. Kochani, mogę powiedzieć, że kocham Kala Kuliambro i jak ktoś się z tego zaśmieje, to powiem, że nie szanuje moich przekonań z miłości do Kala Kuliambro.